Gmina Oborniki w ostatnich latach bardzo dynamicznie się rozwija. Liczne inwestycje, a co za tym idzie polepszające się warunki życia oraz dobra komunikacja ze stolicą Wielkopolski to główne czynniki mające na to wpływ. Wiele działań realizowanych przez lokalny samorząd nie byłoby jednak możliwych, gdyby nie środki zewnętrzne z Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego, czyli w skrócie popularnego WRPO. Tylko w przeciągu ostatnich 4 lat gmina Oborniki zrealizowała blisko 20 tego typu projektów. Do najważniejszych z nich zaliczyć można rozbudowę przedszkola Bajeczka, budowę zintegrowanych węzłów przesiadkowych, rewitalizację zabytkowego młynu Dalmana w Obornikach, czy kompleksowy remont znajdującego się za mną Domu Kultury w Obiezierzu. Inwestycją, z której mieszkańcy Obornik wydają się jednak być najbardziej zadowoleni w ostatnim czasie, jest ta oto ścieżka rowerowa. Dlaczego jest ona taka wyjątkowa? Ano dlatego, że jest określana najbardziej malowniczą ścieżką w Wielkopolsce, a zdaniem niektórych nawet i w kraju. Jej długość to około 12 km i co najważniejsze, łączy się ona z istniejącymi już ścieżkami, dzięki czemu w gminie Oborniki można zaplanować naprawdę długi rajd rowerowy. Koszt tej inwestycji to ponad 8 milionów złotych, z czego zdecydowana większość, bo blisko 7 milionów, została pozyskana przez gminę Oborniki właśnie z Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego WRPO.